Kiedy znowu zacząłeś myśleć, biegłeś przez las. Nie pamiętasz, jak się tam znalazłeś. Jedyne, co wiesz, to to, że musisz biec. Jesteś całkiem wyczerpany. Zaraz chyba wyplujesz płuca ze zmęczenia. Jak do tego doszło? To się zaczęło 4 dni temu. To był normalny dzień. Obudziłeś się. Poszedłeś do szkoły, zjadłeś obiad z rodziną i poszedłeś spać. Tyle, że nie mogłeś zasnąć. To nie tak, że nie chciałeś zasnąć. Po prostu nie mogłeś. Druga rano, czwarta rano. Biegnij. 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 Nie przestawaj. Wstałeś o 6 i nie zmrużyłeś oka. Ubrałeś się, umyłeś i poszedłeś do szkoły. Jest okej. To tylko lekki stres. Nie przestawaj. Proszę, nie daj się zmęczeniu. Następnej nocy znów nie mogłeś zasnąć. Wiercenie się i przewracanie z boku na bok, wkurzające tik-tak zegara doprowadzało cię do obłędu. Następnej nocy też tak było. Kurde! Kurde! Czemu ja biegnę? Czemu? Twoja rodzina zauważyła twoje złe samopoczucie. Koledzy też. Mój Boże. Ciągle tylko to samo pytanie. Zamknijcie się w końcu. Oczy ci się same zamykają, ale nie możesz spać. W końcu. Na chwilkę urwał ci się film. A gdy doszedłeś do siebie, byłeś w lesie. Bieg. 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 Im głębiej w las, tym drzewa stawały się coraz gęstsze. Musisz uważać, bo jak się przewrócisz, to ze zmęczenia nie wstaniesz. Bieg. 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 Stało się. Upadłeś. Prosto na mięciutkie runo leśne. Miękkie jak poduszka. Ale nie możesz spać. Drzewa są takie ciche. Słyszysz niemal bezgłośne kroki zmierzające w twoim kierunku. Ale nikogo nie widzisz. Ucichły. I wtem czujesz potworny ból w twoim brzuchu. Ból niewyobrażalny. Jesteś zbyt zmęczony, nawet żeby krzyczeć. Zbyt zmęczony. Nawet po to, aby zobaczyć okrwawione kształty, podobne do pazurów, grzebiące w twoim ciele. Zanim zamykasz oczy, po raz ostatni widzisz kawał swojego mięsa, oderwanego od swojego ciała. Unoszącego się przez chwilę w powietrzu i znikającego z mlaszczącym dźwiękiem.